Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zajmiemy się sadzeniem tui. Pokażę Wam tutaj dwa różne sposoby w zależności od wielkości tui. My mamy tutaj przygotowane tuje Brabant. Mam tutaj opcję w takiej większej doniczce, wyższa sadzonka, więc już mamy wyjściowo fajnie. Oraz drugą opcję, czyli sadzonkę o wiele mniejszą, w mniejszej doniczce. Jeżeli decydujecie się na takie malutkie sadzonki, to można je zasadzić bardzo szybko. Jak? Krok po kroku już Wam pokazuję. Zaczynamy. Zacznę od tego, że już miejsce mam przygotowane, dziury wykopane i jak zobaczycie sobie tutaj ustawiliśmy sznurek, żeby wszystkie tuje posadzić równiutko. Z tej strony mamy tylko i wyłącznie dziury, mamy też przygotowaną agrowłókninę. Dziury były wykopane najpierw, po czym nakładaliśmy agrowłókninę. Gdy już dziury były wykopane, ja zrobiłam otwór w tej agrowłókninie, aby te tuje sobie tutaj wsadzić. To jest wygodniejszy sposób po prostu, żeby najpierw ją położyć na wcześniej wykopane dziury i wyciąć. Dobra, ale o co chodzi z tym fajnym sposobem nasadzeniem tui? Generalnie zazwyczaj wyciąga się po prostu tuje i ten system korzeniowy wsadzamy, wsadzamy i zasypujemy ziemią. Ale potem możemy mieć problem, żeby tą tuję wypoziomować, żeby ona była prosto. Więc to też, ten sposób też sprawdza się podczas przesadzania kwiatków do większej doniczki. Musimy sobie przygotować ziemię takiej lepszej jakości. Jeżeli macie dobrą ziemię u siebie w ogródku, to nie jest to konieczne. Natomiast my mamy taką bardzo glinianą ziemię tutaj i chcemy dać tujom lepsze warunki na sam początek, żeby mogły się tutaj zakorzenić i przyjąć. Biorę sobie trochę ziemi, wsypuję na spód tej dziury. Teraz nie wyjmuję tej tui z doniczki, tylko wkładam doniczkę do środka, tak żebym miała równo z każdej strony, tutaj po pierwsze, i przede wszystkim równo ze sznurkiem, żeby na nasze tuje szły jedną linią i dały fajny żywopłot. Gdy już tą tuję tutaj mamy w środku, bierzemy sobie ziemię, którą macie wcześniej przygotowaną i obsypujemy tą doniczkę dookoła. Teraz uklepujemy tą ziemię dookoła doniczki w miarę ciasno. Warto tutaj powiedzieć, że tuje zanim zasadzicie muszą mieć mokro, żeby one były po prostu podlane i później po zasadzeniu te tuje podlewamy drugi raz. Natomiast teraz, gdy to już wszystko ciasno mamy włożone w tą ziemię, wyjmujemy całą doniczkę i zobaczcie, zostaje nam tutaj dziura po tej doniczce, dzięki której tuja skakuje na równo i tylko delikatnie ją dociskamy, mamy ją gotową, zasadzoną. Po górze tylko dosypujemy i ubijamy. Ten sposób jest po prostu o wiele łatwiej i o wiele szybciej. To pierwszy sposób na zasadzenie takich większych tui. A teraz pokażę Wam jeszcze szybszy sposób, ale już dla takich małych sadzonek. Teraz przejdziemy do drugiego sposobu. Tutaj będziemy potrzebować łopatę. Natomiast z ważnych informacji, my sadzimy tuje 70 cm od siebie, licząc od środka sadzonki. Dlatego, aby miały odpowiednią odległość między sobą, żeby się rozrosnąć na boki i jednocześnie, żeby stworzyły gęsty, gruby żywopłot. Natomiast teraz przechodzimy już do sadzenia drugim szybszym sposobem. Łopata prosto i wbijamy. Wbijamy na pełną głębokość łopaty i teraz robimy krzyżyk. Wbijamy drugi raz. Wstępnie ma to wyglądać właśnie w ten sposób. I teraz obok tego X-a wkładamy szpadel pod kątem i zobaczcie, co się wydarzy. Podnosimy do góry i robi nam się tutaj idealna dziurka, żeby wsadzić tuję w ten właśnie krzyżyk, który się tworzy. Wyciągamy tak, żeby nie uszkadzać tego też systemu korzeniowego. Kładamy ją tutaj w środek, po prostu. I zaciskamy.
przyjemniej, tylko wiecie, jak tą tatuję większe, to człowiek się tak bardziej cieszy, bo tą to łatwo skosić. I to tyle. Mamy nadzieję, że Wam pomogliśmy i przede wszystkim życzymy, żeby wszystkie tuje Wam się przyjęły. Pamiętajcie, żeby je na samym początku podlewać dość mocno, żeby wiedzieć, że one chwyciły i polubiły miejsce, w którym aktualnie są. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku i zapraszamy Was na poprzednie. Do zobaczyska. Bye!